Dzień. Słucham. I przepraszam najmocniej. I czy pan Karol Kwiatkowski? Częściowo. Tak, więc to znaczy? To znaczy, że imię się zgadza co do literki, natomiast nazwisko mam inne. Tak, ale zupełnie? Tak, zupełnie. Trudno. Proszę pana, ale skoro imię się zgadza, to nie będę zwracał uwagi na nazwisko, tylko będę po imieniu po prostu. Przepraszam, halo. A z kim mam przyjemność? Więc moje nazwisko panu nic nie powie, że Romski. Tak, rzeczywiście. A w jakiej sprawie pan dzwoni? A ja wiedziałem, że pan się o to spyta, więc przygotowałem sobie nawet odpowiedź na kartce. Chwileczkę. Jest. Więc dzwonił panie Karolu w sprawie ogłoszenia. Aha. Jakiego ogłoszenia? Więc tego też się spodziewałem pytania. Proszę pana, więc mam ogłoszenie przed sobą. Proszę słuchać. Młody, przystojny domator, bez mieszkania. Poznanie koniecznie. Blondynkę z własnym mieszkaniem. Najchętniej dużym. Domek niewykluczony, poważne oferty, wie pan, foto i tak dalej. No ja przykro mi, ale muszę pana rozczarować. To nie jest moje ogłoszenie. Nie, ja wiem, to jest ogłoszenie mojego przyjaciela. Tak, więc w ogłoszeniu on podał niestety mój adres i otrzymałem, proszę pana, już 3 oferty. Ja rozumiem, ale dlaczego dzwoni pan w tej sprawie akurat do mnie, a nie do swojego przyjaciela? No on nie ma telefonu, wie pan? A pan ma. Co? No więc zadzwoniłem do pana, wie pan? Zaraz, proszę pana, w Warszawie to sporo osób ma telefony, blisko 100 tysięcy. No tak, ja wiem, ale trudno, żebym dzwonił, proszę pana, do blisko 100 tysięcy osób, prawda? Nieprawdaż? Prawdaż. Natomiast tak. Zwłaszcza, że dzwonię z automatu, wie pan, i każdy telefon to jest złotówka. No tak, to z tej sytuacji. No w tej sytuacji właśnie, rzeczywiście. A widzi pan, ale skoro, wie pan, panie Karolu, te 3 oferty, które nadeszły, to są one, wie pan, niepoważne niestety. Tak, rozumiem, ale jeśli ma być szczery... Nie, a po co? A po co ma pan być szczery? Więc po pierwsze, panie Karolu, mimo że w ogłoszeniu jest wyraźnie napisane, że jest mowa o fotoofertach, tak. To nie przyszło ani jedno zdjęcie, wie pan, mieszkania. Tak. Tak, nie mówiąc o domku, choćby z ogródkiem. Tak. I stąd mi telefon do pana jest teraz. Rozumiem, właśnie. Rozumie pan, tak. Ale... Więc chciałem pana uprzedzić, że jeśli zdecyduje się pan wysłać ofertę, to musi pan koniecznie dołączyć zdjęcie mieszkania, najlepiej domku i może być z ogródkiem. Bardzo mi przykro. Bardzo, tak, ale niestety, panie Karole, to jest konieczne, coraz poważnie. Co, ha, ha, ha. Przyjaciel jest z natury, wie pan, domatorem, mój przyjaciel zresztą, tak. I będąc z kwaterunku bez mieszkania, to on ogromną uwagę przywiązuje do tej sprawy. No więc to jak? Dołączy pan do swojej oferty zdjęcie mieszkania? Tak, przykro mi, ale znowu muszę pana rozczarować niestety. Ja nie zamierzam wysyłać oferty. A to dlaczego to jest tak? Chociażby dlatego, że nie jestem blondynką. To co, panie Karolu, to jest żadna przeszkoda. Przecież w ogłoszeniu jest wyraźnie zaznaczone. Pozna niekoniecznie blondynkę. No tak, ale... Również może być, proszę pana, brunetka na przykład. Proszę pana, ja po raz trzeci pana rozczaruję. Brunetką również nie jestem. Nawet w najmniejszym zakresie. Proszę pana, i tego się spodziewałem. Naprawdę, tak. Ja tylko pan powiedział, że pan ma na imię Karol. Od razu się domyśliłem, że nie jest pan brunetką, ani blondynką zresztą. Ale to jest żaden powód. Wie pan, że kolor włosów to nie ma znaczenia teraz? Poważnie? Proszę pana, jeśli kolor włosów nie ma znaczenia, to chodzi przecież o to, że pański przyjaciel chce poznać kobietę. A więc nic, tak. On nie jest kobieciarzem, wie pan? Co? On jest domatorem. Uh-huh. No więc pragnie poznać kogoś, niekoniecznie blondynkę czy brunetkę, prawda, ale koniecznie z mieszkaniem. Tak. Jest niewykluczony z własnym domkiem, prawda, że mógł wynająć pokój, a pan, panie Karolu, to ma mieszkanie, nieprawdaż? Prawdaż. No. Ale po pierwsze, ja nie zamierzam nikomu go wynajmować, rozumiem. A po drugie, wracając do pańskiego przyjaciela, tak. W tej sytuacji powinien napisać w ogłoszeniu, że po prostu chce wynająć pokój, a nie, że pozna blondynkę. Ale on napisał, proszę pana, niekoniecznie blondynkę, prawda, może być szatyn. Nie chodzi o kolor włosów, ani o płeć. Więc, wie pan, chodzi o kogokolwiek z mieszkaniem. Więc ma pan szansę, panie Karolu. Ale proszę pana. Nie, no więc, wie pan, no ja obiecać naturalnie niczego nie mogę, ale szepnąć przyjacielowi słówko to w każdym razie, tak. No w końcu dla niego żadna różnica, wie pan. Czy on wynajmi pokój u pana, czy u kogoś innego, wie pan. Ale skąd panu przyszło do głowy, że ja chcę wynająć komuś pokój? Więc, wie pan, jak pan mówi? Pan mówi jak dziecko, panie Karolu. Przecież gdyby pan nie chciał, no to po co pan by do mnie dzwonił? No po co? Proszę pana, czy ja dzwoniłem do pana, przecież ja nawet nie znam pańskiego numeru. Bo ja nie mam, proszę pana, ja nie mam numeru. Ja wspominałem, że ja dzwonię z automatu. No widzi pan, czyli nawet gdybym chciał, nie mógłbym do pana zadzwonić. No więc ja wiem i dlatego ja... Więc, proszę pana, dlatego ja zadzwoniłem właśnie do pana. No, ostatecznie to, że nie mógł pan do mnie zadzwonić, to nie znaczy, że nie może pan wynająć pokoju mojemu przyjacielowi, nieprawdaż? Prawdaż, czyli może pan, tak? Teoretycznie mogę. A w porządku jest, o to mi tylko chodziło, proszę pana. Panie Karolu, skoro pan może, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby pan nie wynajął, poważnie. Obiecałem, że panu to załatwię i załatwię. Ale proszę pana, u mnie jest jak w banku. Jutro, więc mój przyjaciel wprowadzi się do pana i zobaczy pan, jak wam będzie dobrze się wam razem mieszkało. Ale mnie i tak jest dobrze. No, to będzie panu jeszcze lepiej, wie pan.
Dzyń, dzyń. Słucham.
Halo, słucham. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Bardzo proszę, czekam. Gdzie? Tutaj. Dzień dobry, to ja. A to ja, dzień dobry. Przed chwilą dzwoniłam. Wiem, aż tutaj było słychać. Proszę, niech pani spocznie. Dziękuję, ale ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pańskie ogłoszenie. Ale czytała je pani. Oczywiście. Tak, proszę. Z powodu nagłego wyjazdu za granicę, tak, oddam w dobre ręce milion. Tak. Pośrednicy wykluczeni. Tak. Wymagane. Znajomość co najmniej jednego języka, tak, w tym koniecznie polskiego. Nienaganne, tak, maniery, dobra prezencja, wiek do 40 lat. Tak, zgadza się co do literki. Proszę pani, czego pani nie rozumie? Właściwie to niczego nie rozumiem. Aha, no to sporo. Sporo pani nie rozumie. Więc zacznijmy od początku, dobrze? Z powodu nagłego wyjazdu za granicę oddam w dobre ręce milion. Czy to jest jasne? Tak, tak. Ale nie zupełnie. A nie zupełnie. Nie, no bo kto oddaje milion? Nie, no to chyba wynika z ogłoszenia. Ale dlaczego? No ja to. Dlatego, że nagle wyjeżdżam za granicę, a mogę wywieźć do 1000 złotych. No tak. Dalej. Znajomość co najmniej jednego języka jest chyba jasna, prawda? No, oczywiście, ale nie zupełnie. To znaczy, ja znam francuski. Tak, ale tylko? Tak, ale za to bardzo dobrze. Kończyłam... W ogłoszeniu, proszę pani, wyraźnie zaznaczyłem, że jeśli ktoś zna tylko jeden język, to musi to być język polski. No tak, ale... No tak. To jest, proszę pani, konieczne niestety. Muszę przecież dogadać się z osobą, której oddam milion, prawda? Oczywiście. No. Ale nie bardzo rozumiem, bo jak mówiłam, osobiście znam francuski. Ale ja osobiście nie znam francuski. Francuskiego, znaczy. Czyli po francusku nie możemy się dogadać, no, tak? Rzeczywiście. Tak. A jaki pan zna język? Polski, ale za to wyłącznie. Polski. Dlatego zaznaczyłem w ogłoszeniu, że jeśli ktoś zna tylko jeden język, to koniecznie polski. No polski. Rozumiem, ale ja... Nie, pani zna tylko francuski. Kochana, w mowie czy w piśmie? No w mowie i w piśmie, biedne. Mówiłam już... Tak, wspominała pani. No ale w tej sytuacji to nie ma żadnego znaczenia, niestety. No, ale możemy przecież... Nauczyć mnie francuskiego? Nie. To wykluczone. Proszę pani, szczerze, jestem antytalentem, jeśli chodzi o języki. I poza tym, jutro wyjeżdżam, nagle zresztą, a do jutra nie, droga... Nie, nie to miałam na myśli. Domyślam się, że pani ma teraz na myśli tylko jedno, prawda? Ten milion, tak? No, ja nie ukrywam, że chętnie bym wzięła. Każdy chętnie by wziął. W końcu, proszę pani, milion piechotą nie chodzi. No tak. No cóż, no tak, ale w tej sytuacji... No nie, bardzo mi przykro, ale obawiam się, że nie dojdziemy do porozumienia. Ale dlaczego? Przecież ja znam... Francuski wiem, ale powtarzam, że ja osobiście nie znam francuskiego. Nawet w najmniejszym zakresie, no przykro ale mi, wie pani... Ale przecież zna pan polski. Znam, ale wyłącznie, a pani zna tylko francuski. No tak, no ale no w tak. tej sytuacji przecież możemy... Możemy skorzystać z tłumacza, ale to jest wykluczone. Proszę pani, to jest za poważna sprawa. Zaznaczyłem w ogłoszeniu, że pośrednicy wykluczeni. Ja naprawdę no bardzo żałuję, no, ale w tej jeżeli sytuacji... chodzi tylko o ten francuski, to przecież... No pani jest rozbrajająca tylko o francuski. No więc proszę pani, rzeczywiście chodzi tylko o język. Ale skoro pani zna wyłącznie francuski, a ja wyłącznie polski, no to jest chyba wystarczający powód, żeby nie móc się porozumieć w ogóle. A cóż dopiero w sprawie, proszę pani, miliona. No, ale, to za poważna sprawa jest, proszę pani. Milion, proszę pani, piechota, a nie, ja już wspominałem o tym. No cóż, naprawdę bardzo mi przykro, ale rozumie pani, że w tej sytuacji... Nie rozumiem! A widzi pani? Mam rację niestety, że nie mamy szansy porozumieć. Skoro ona zna tylko francuski, a tylko polski. Dokąd ona pobiegła? Proszę pani! Bidula, no. Bidulinka. Pewnie bardzo jej zależało na tym milionie.
Dzyń, dzyń. Słucham? Moje nazwisko nic panu nie powie. Christie. Agata? Nie, Irena. Irena Christie? Tak, tak, przez K. Przez K. Przez K, tak, Irena Christie przez K. Mówi to coś panu? Nie, niestety, ale nie. A, tak przypuszczałam. A można wiedzieć, czemu zawdzięczam pani telefon? No, więc dzwonię w sprawie ogłoszenia. No, ja obawiam się, że to jakaś pomyłka. No, na pewno tak. Mam to ogłoszenie przed sobą. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji, poważne foto, oferty. Przepraszam, że przerwę, ale
Tak jak przypuszczałem, to jakieś nieporozumienie. Ja nie mam nic wspólnego z tym ogłoszeniem. Ja wiem. W takim razie ja nie bardzo rozumiem. A ja w ogóle nie rozumiem, jak można dać takie ogłoszenie. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji, poważne fotooferty. Przecież to jest idiotyczne, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ale wie pan, czyje to ogłoszenie? Nie, nie mam pojęcia. A ja wiem, mojego narzeczonego, osobistego zresztą. Kiedy tylko je przeczytałam, od razu zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu, że jest skończonym idiotą. Powiedziałam mu to prosto w oczy. Błagam pana, nie. Tak? Niech mu pan tego nie powtórzy przypadkiem. Proszę pani, po pierwsze nie mam przyjemności znać pani narzeczonego. Ale po tym ogłoszeniu też go nie chcę znać. Wygarnęłam mu to prosto w oczy, bo u mnie co na sercu, to po oczach. Nie proszę pana o dyskrecję, tak, bo tak. Gdyby się dowiedział pan... Ale skoro powiedziała mu pani prosto w oczy, ale, to... Ale on ma zeza. A wracając do tego ogłoszenia. Tak. No więc, jak już wspominałam, uważam, że to jest idiotyczne. Ale proszę pana, brat narzeczonego w tej samej gazecie tego samego dnia dał ogłoszenie niemal identycznej treści i otrzymał już blisko 20 fotoofert, nierzadko poważnych. Tak, a pani narzeczony? No nie uwierzy pan, ani jednej. Wierzę, skoro ktoś ogłasza, że nie posiada gotówki, to... bez sensu, oczywiście. Tak. Ale powtarzam panu, że brat narzeczonego dał ogłoszenie niemal identycznej treści i otrzymał już blisko 20 ofert, nierzadko poważnych. Ciekawe, a jakie to były oferty? No różne. Różne. Nierzadko poważne. Tak. No, na przykład... Posiadam fabrycznie nowego Fiata 132. Sprzedam jak kupiłem. Albo posiadam willę z ogródkiem. Sprzedam natychmiast, albo jeszcze wcześniej. Tak, chwileczkę. Ja nie bardzo rozumiem. Jeśli ktoś ogłasza, że nie posiada gotówki, to tego rodzaju oferty są raczej bez sensu. Ale w ogóle bez sensu. Tyle tylko, że brat narzeczonego nie dał ogłoszenia identycznej treści, a niemal identycznej. Niemal? To znaczy? To znaczy posiadam gotówkę, oczekuję propozycji, poważne fotooferty. No to jednak różnica jest dosyć istotna, czy ktoś posiada gotówkę, czy jej nie posiada. No nie, to zależy. Od czego? Od tego, jakie się dostanie oferty. Bo na przykład, jeśli ktoś zaproponuje bezpłatne mieszkanie w zamian za opiekę nad dzieckiem, albo za udzielanie korepetycji z matematyki, wtedy nie jest istotne, czy ma się gotówkę, czy jeśli nie ma, to tak. Nieprawdaż? Prawdaż, ale mało jest prawdopodobne, żeby na ogłoszenie pani narzeczonego nadeszły akurat takie oferty. To jest w ogóle nieprawdopodobne, niestety. Tak. Najlepszy dowód, że nie przyszła ani jedna. No a brat narzeczonego, który dał ogłoszenie niemal identycznej treści, otrzymał już blisko 20 ofert różnych. Nierzadko poważne. Ale ja nadal twierdzę, że ogłoszenia pani narzeczonego i jego brata różnią się zasadniczo. Chodzi to raptem jednym słowem, w dodatku z zaprzeczeniem. No nie czepiajmy się, proszę pana, słów. Ale proszę pani, zależy jakich. Powtarzam pani, że to zasadnicza różnica, czy ktoś posiada pieniądze, czy nie. Ale pieniądze to jeszcze nie wszystko. Powiem więcej, brak pieniędzy to jeszcze nie wszystko. Są sprawy ważniejsze, niestety. No oczywiście, ale jednakowoż, jeżeli idzie o tego rodzaju ogłoszenia, to sprawa jest bardzo ważna. Ale oczywiście, ale jednakowoż, i w ogłoszeniu mojego narzeczonego i jego brata jest mowa o pieniądzach, tak. Nieprawdaż? Prawdaż, ale... To dlaczego mój narzeczony nie otrzymał ani jednej oferty, a jego brat blisko 20 różnych, nierzadko poważnych? Tak, ja wiem. Ponieważ pani narzeczony nie posiada gotówki, a jego brat posiada gotówkę. No, po prostu. A zawsze słyszałam, że pieniądze szczęścia nie dają. A teraz widzę, że brak pieniędzy również nie gwarantuje szczęścia, niestety. Do widzenia. Do widzenia. Dzyń, dzyń. Słucham. To ja. Przypomina pan sobie? No, oczywiście. Tylko czy mógłbym wiedzieć, z kim mam przyjemność? Ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc jak pan zapewne pamięta, tydzień temu dzwoniłam w sprawie ogłoszenia mojego narzeczonego. Tak. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji. Propozycje właśnie. Tak. I przyszły jakieś oferty? Nie uwierzy pan, ale... Przyszły? Tak. Nie przyszła. Ani jedna. W tym ani jedna poważna. Tego można było się spodziewać. I co zamierza zrobić pani narzeczony? No, dać jeszcze raz ogłoszenie. Identyczne? Niemal. To znaczy napisze, że posiada gotówkę. Aha. I oczekuje propozycji. To zupełnie co innego. A skąd znowu gotówkę? No więc na razie
Jeszcze jej nie zdobył. I to jest jedyny problem, niestety. Ale dosyć istotny. No pan jest naprawdę okropnym materialistą. No, najważniejsze dla pana, czy ktoś posiada pieniądze, czy nie. Nie, nie, pani mnie nie zrozumiała. Ja w ogóle nie rozumiem mężczyzn, zwłaszcza mojego narzeczonego. Mówi na przykład, że kocha mnie, że jest mu ze mną dobrze, a mimo to chce się ze mną ożenić. To chyba zrozumiałe. A ja właśnie, widzi pan, tego nie rozumiem. Skoro komuś jest z kimś dobrze, to dlaczego chce to zepsuć, zniszczyć? Ale... Nie, proszę pana, może pan ma argumenty, ale ja mam rację niestety. No, na szczęście mój narzeczony jest tak zapominalski, że dawno zapomniał, że chciał się ze mną ożenić. Prosił mnie o rękę jakieś 10 lat temu. Tak. Z jego pamięcią coraz gorzej. Wczoraj na przykład zapomniał w kawiarni butów. Tak, to rzeczywiście dosyć roztargniony. A to jeszcze nie wszystko. Wczoraj zapomniał w kawiarni butów, a dzisiaj rano zapomniał, że ich zapomniał i włożył je. Jak to? No normalnie. Jest tak roztargniony, że rano zupełnie nie pamiętał, że wieczorem zapomniał w kawiarni butów i włożył je z przyzwyczajenia. Tak, przyzwyczajenie jest ponoć drugą naturą. Ale żeby z przyzwyczajenia włożyć buty, których nie ma... A jak się chce, to wszystko można niestety. Onegdaj na przykład wychodząc z domu, zamiast parasola wziął lodówkę. Wszyscy patrzyli na niego jak na wariata, bo było akurat zimno, a on z lodówką, jak ten głupi. No, wie pani, gdyby wziął kaloryfery, też wyglądałby dziwnie. Mimo, że było zimno? Oczywiście, pan ma rację, bo kaloryfery nie działają u nas. Po co z nimi chodzić? Ale nie, ja w ogóle w innej sprawie dzwonię. Tak? W sprawie ogłoszenia. Potrzebna uczennica do zakładu fryzjerskiego na stałe lub przychodne. Wymagana znajomość literatury skandynawskiej. Znajomość języków obcych minimum 3 niekonieczna. Dzwonić. Przepraszam, ale to znowu jakieś nieporozumienie. To nie jest moje ogłoszenie. Na pewno nie? Na pewno. Ale to cudownie, bo zadzwoniłam tylko po to, żeby powiedzieć, że to najbardziej idiotyczne ogłoszenie, jakie czytałam. A czytam niemal wszystkie. Ja rozumiem, ale... A ja nie rozumiem, jak można dać takie ogłoszenie. Przecież to stek nonsensu. Możliwe, ale no, ja... Niemożliwe. Na pewno. Po pierwsze... Uczennica do zakładu fryzjerskiego na stałe lub przychodne, co to znaczy? Nie wiem. A, widzi pan? A w ogłoszeniu wszystko powinno być jasne. A dalej. Do czego potrzebna, proszę pana, jest uczennicy w zakładzie fryzjerskim znajomość literatury tej skandynawskiej? No, do czego? Do czytania. No powiedzmy, tam. Ale dalej. Znajomość języków obcych minimum 3 niekonieczna. Dlaczego tylko 3? Skoro znajomość języków jest niekonieczna, to jest nieistotne 3 czy 4. Ale to bardzo ważne. Czy ktoś nie zna tylko 3 języków obcych, czy 4? Bo jeśli ich pan słucha, na przykład nie zna tylko francuskiego, angielskiego i niemieckiego, to znaczy, że jeśli przyjdzie powiedzmy Włoch, który zna akurat włoski... To się czasem zdarza, że Włoch zna włoski. No więc właśnie. Jeśli przyjdzie Włoch, który zna akurat włoski, to osoba, która nie zna tylko 3 języków, francuskiego, angielskiego i niemieckiego, porozumie się z nim. Nieprawdaż? Prawdaż, ale... Ale jeśli nie będzie znała 4 języków, to znaczy francuskiego, angielskiego, niemieckiego i włoskiego, tak, nie porozumie się z Włochem. Nieprawdaż? Prawdaż. No, wie pani, chyba, że ten Włoch będzie akurat znał polski. A wie pan, że na to nie wpadłam. Chwileczkę. W takim razie trzeba dać ogłoszenie. Jakie? Potrzebny do zakładu fryzjerskiego Włoch. Wymagana znajomość języka polskiego. Widzi pan, jak to dobrze, że do pana zadzwoniła. Słucham. Pańskie nazwisko nic mi nie powie, ale czy pański numer telefonu jest 13 14 15? Nie wiem. Można wiedzieć, w jakiej sprawie pan dzwoni? Można. No więc dzwonię, proszę pana, w sprawie ogłoszenia. Na Marszałkowskiej w końcu maja znaleziono męski komplet jeansowy na 1,65 m wzrostu w kolorze blue. Wiadomość, telefon 13 14 15. To pańskie ogłoszenie, nieprawdaż? Prawdaż. A to pański komplet? Może być mój. Komplet jest zupełnie nowy i żadnych znaków szczególnych nie ma. A nie jest pan pewny, gdzie go pan zgubił? Jak to, gdzie go zgubiłem? No mniej więcej. Ja go znalazłem na Marszałkowskiej. A miał pan po prostu szczęście. Tak. Bo ja szukam, proszę pana, od 2 miesięcy i nic. To pan zgubił go już 2 miesiące temu? Nie zgubiłem, tylko szukam. Skoro pan szuka, to widocznie pan zgubił, a ja go właśnie znalazłem, stąd ogłoszenie. Dobrze, a jak długo pan szukał? Ja w ogóle nie szukałem. Nie, w ogóle, ja znalazłem zupełnie przypadkowo. A widzi pan, to ja szukam jak głupi 2 miesiące i nic, a pan w ogóle nie szuka, wychodzi pan przypadkowo do sklepu i komplet jest, no. Zaraz, chwileczkę, o jakim sklepie pan mówi? A przecież gdybym wiedział, jaki to sklep,
Nie dzwoniłbym jak głupi do pana, tylko już bym tam poszedł, no. Bo to po to do pana dzwonię, żeby dowiedzieć się, w którym sklepie znalazł pan ten komplet. Wie pan, no, na Marszałkowskiej jest sporo sklepów, no ja... Przepraszam, ja przepraszam bardzo, ale zdaje się, że zaszło jakieś nieporozumienie. Jak to? Nie znalazłem tego kompletu w sklepie, tylko na ulicy. Rozumiem, rozumiem, na ulicy kiermaszu, dobrze. Nie, też nie, nie. No to pan coś kręci, no. Nie, proszę pana, ja nic nie kręcę. Wracałem kiedyś wieczorem do domu, no. Marszałkowską właśnie, no. W tym momencie patrzę, leży jakaś spora paszka. Tak. No więc podniosłem, zajrzałem i to był właśnie ten komplet. Mhm. I nazajutrz dałem ogłoszenie, prawda? Teraz, czy pan chce przez to powiedzieć, że nie kupił pan tego kompletu? Przecież ja wyraźnie napisałem w ogłoszeniu, że znalazłem, że znaleziono... Nie, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Mój znajomy znalazł identyczny komplet w sklepie, proszę pana. To nie znalazł, tylko kupił. Żeby kupić, najpierw musiał znaleźć, no. Szukał przeszło miesiąc, proszę pana. A ja już 2 miesiące szukam, no niestety nic. A pan nie szukał, a znalazł. Jak to się mówi, wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie, proszę pana, z męskim kompletem dżinsowym na 1,85 m wzrostu w kolorze blue, no. A mnie wrzucili kiedyś do wody, proszę pana, i wie pan, z czym ja wypłynąłem? No. No, z męskim kompletem dżinsowym w kolorze blue, ale wie pan na ile? Na 1,70 m wzrostu. A ja mam 1,85 m, no. I czy ja nie mam pecha? Trochę tak. No bardzo. Dzyń, dzyń. Słucham. Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. O, całe szczęście. Kamień mi spadł z serca, poważnie. Nie rozumiem, z kim pan chce rozmawiać? Z każdym, byle nie z panem Wiśniewskim. No, z każdym, byle nie z nim. Ale zapytał pan o pana Wiśniewskiego. No wie pan, strzeżonego i tak dalej. Na wszelki wypadek wolałem się upewnić, czy to nie on. Chwileczkę, ile dobrze pamiętam, tydzień temu dzwonił pan już do mnie. Tak. Ale nie zupełnie. Tydzień temu dzwoniłem do pana Wiśniewskiego, ale za każdym razem pan odbierał telefon. To pan u niego mieszka? Ja? Tak. Skąd panu to przyszło do głowy? No, skoro pan odbiera jego telefony, nie, to... Nie, bo po prostu pan źle wykręcał numer, no, albo centrala źle łączyła. O, i całe szczęście. Proszę pana, ja z każdym mogę rozmawiać, byle nie z nim. Z każdym, nawet z panem mogę rozmawiać, poważnie. Coś podobnego, tak. Pan jest bardzo uprzejmy. Ja wiem, od dziecka tak mi się porobiło, jej niestety. Uprzejmość to cecha dobrego wychowania, a dobre wychowanie odebrałem od rodziców. Ale a propos, kamień spadł mi z serca, kiedy pan odebrał mój telefon, a nie pan Wiśniewski. No mówię panu, kamień spadł mi z serca. Tak, ale dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie chcę z nim rozmawiać. Proszę pana, ja nie życzę sobie, po prostu. Ale dlaczego? Bo nie. No ale to, no tak, to niby jest jakiś argument. A, widzi pan, dla mnie osobiście wystarczający. Nie mam zamiaru rozmawiać z panem Wiśniewskim. Koniec, kropka, wielokropek. Dobrze, ale jeszcze tydzień temu chciał pan z nim rozmawiać. Tak. Ale zmądrzałem przez ten tydzień. Człowiek uczy się przez całe życie i przez tydzień też można wiele się nauczyć. No rozumiem, ale można wiedzieć, jaką sprawę ma pan do mnie. No więc tak. Właściwie to chciałem pana tylko przeprosić. Za co? No właśnie, za to, że tydzień temu nie chciałem z panem rozmawiać, tylko z tym idiotą Wiśniewskim. Nie, to nie ma o czym mówić. No, zaraz, ale tylko po to, żeby mi to powiedzieć, zadzwonił pan dzisiaj do mnie? Wyłącznie, proszę pana, wyłącznie, ale... Halo, skoro już zadzwoniłem, mam do pana jeszcze prośbę. Jeżeli można, oczywiście. Tak, słucham. Właśnie, czy mógłby pan nie powtarzać tego wszystkiego Wiśniewskiemu? Przepraszam, Nie, wie pan. Ja już mam taką naturę. Co na sercu, to na telefonie. No więc wygarnąłem panu prosto w oczy, co o nim myślę. Ale wolałbym, żeby pan mu tego nie powtarzał. No pomyśli, wie pan, że go nie lubię, że się obraziłem na niego. Może pan być pewny, że ja niczego nie powtórzę. Choćby dlatego, że ja nie mam przyjemności znać pana Wiśniewskiego. No, nie, kochany, przyjemności to akurat nikt nie ma. Pan wie, kto to jest? Proszę pana, to skończony alkoholik. Rok temu powiedział, że koniec z piciem i rzeczywiście nie wziął do tej pory kieliszka do ust. No i dobrze. Pije wyłącznie szklankami. Coś mleko, proszę pana, zresztą pije. A, to słusznie, Tak. Ja pana przepraszam najmocniej, ale czekam właśnie na telefon. O, to ja już się wyłączam. Tak, chwileczkę. To pan czeka dopiero na telefon? To przepraszam, gdybym wiedział, że pan nie ma jeszcze telefonu, to ja nie dzwoniłbym do pana, najmocniej przepraszam. Nie, pan mnie źle zrozumiał, ja w ogóle to mam telefon. To dlaczego powiedział pan, że czeka pan na telefon? Ja zrozumiałem, że pan jest w podobnej sytuacji jak ja, bo ja czekam na telefon już 4 lata i dlatego zresztą dzwonię do pana z automatu, ja nie dzwonię z tego, wie pan. Ja wiem, ale ja chciałem powiedzieć, że ktoś ma do mnie zadzwonić. Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. Ma do pana zadzwonić. Kto? Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. Proszę pana, ja żegnam pana. Dzień. Słucham. Czy to numer 11, 12, 13? No tak, do pewnego stopnia. To znaczy? To znaczy, że do czwartej cyferki się zgadza, a ostatnie dwie są inne. Zupełnie? Tak, zupełnie. Nie szkodzi. Będę rozmawiać tylko przez 4. Cyferki? Nie, minuty. 4 cyferki starczą mi na 4 minuty, nieprawdaż? Być może prawdaż, ale... Ale nieważne. Najważniejsze, proszę pana... Tak, ja wiem, żebyśmy zdrowi byli. A, to też, ale poza tym najważniejsze, że dzwonię w sprawie ogłoszenia. Co? Czytuję. Z powodu wyjazdu za granicę kupię fortepian,
albo kożuch, nie wykluczone inne propozycje. Poważne foto oferty, przepraszam, że panu przerwę, ale to nie moje ogłoszenie. Ja wiem, dlatego zresztą do pana dzwonię. Aha. Nie, zaraz, bo ja nie rozumiem. Bo ja nie mam do sprzedania fortepianu, ani kożucha. Mam tylko inną propozycję, ale niepoważną. Mówiąc krótko, mam do sprzedania młode rehaki. Po medalistach, okazja. Dla kogo? Dla mnie, sprzedaję za pół ceny. A jaka cena? Chyba nie mam pojęcia, dlatego sprzedaję nie po cenie, tylko za pół ceny. No tak, ale skoro nie zna pan ceny, to skąd pan wie, ile wynosi pół ceny? Uważam, to akurat wiem ze szkoły. Pół ceny to jest 50% ceny. To jak, kupuje pan? Nie, dziękuję, ale nie. Dlaczego? No między innymi dlatego, że ja nie potrzebuję rehaków. Nawet po medalista? Zaskoczę pana, ale nie potrzebuję rehaków nawet po medalista. Kochany, każdy tak mówi. Ale gdyby tak było naprawdę, to nikt by nie kupował rehaków. Tak, a kupuje ktoś? No więc zaskoczę pana. Ale pan kupuje. Ja? No przecież właśnie dlatego do pana dzwonię. Nie, no pan dzwonił, bo pan sprzedaje. No właśnie, ale żeby ktoś mógł sprzedać, ktoś musi kupić, nieprawda? No prawda, ale dlaczego akurat ja mam kupić? No dlaczego akurat pan nie ma kupić? No, proszę pana, chociażby dlatego, że rehaki nie są mi potrzebne. Ja już wspominałem, zdaje się. Tak, wspominał pan, ale jeszcze jesteśmy za młodzi, żeby żyć wspomnieniami. To, ja, na miejscu czy zapakowane? Nie, dziękuję, ale ani na miejscu, ani zapakowane. A, poturla pan. Proszę? No to pańska sprawa, prywatna, osobista sprawa. Ja nie namawiam, ale chciałbym wiedzieć. Dlaczego pan nie chce kupić rehaków? No poważnie teraz. No więc zupełnie poważnie. Tak? Rehaki, proszę tak? pana, nie są mi potrzebne do szczęścia. A to ja wiem, rehaki, proszę pana, szczęścia nie dają, tak jak pieniądze, ale jednakowo. Pan każdy woli mieć pieniądze, niż ich nie mieć. No nie, prawda? Tak, prawda, ale mimo wszystko rehaki to nie pieniądze. A mi panu zależy, bo na przykład na wyspach Hula Hula płaci się rehakami. Butelka szybkiej, 3,5 rehaka. Tak. No i to zrozumiałem, że rehaki to coś żywego. No i dobrze pan zrozumiał, niestety. No, w takim razie 3,5 rehaka. To cena nie to sama. I dlatego nie można kupić jednej butelki żytni, tylko dwie, no za 7 rehaków. To jak? Na miejscu pan wypije czy zapakował? Żytnią? Nie, rehaki po medalistach za pół ceny. No to może pan zapłacić rehakami. Nie, ale ja nie mam rehaków. No masz, no jeżeli pan ode mnie kupi, to będzie pan. Ale ja nie kupię. Pańska prywatna sprawa. Chce pan kupić, kupi pan. Nie chce pan kupić, też pan kupi. No dla mnie to bez różnicy. No ale dla mnie to jest różnica. To pańska prywatna. Prywatna sprawa, w końcu nie ja kupuję, tylko pan. Ale ja nie kupuję. O, masz, tak się tylko mówi. Wie pan równie dobrze jak ja, że w końcu musi pan kupić te rehaki. No, ciekawe, dlaczego muszę? No, bo ja muszę je sprzedać, niestety. No, ale dlaczego akurat mnie? A bo akurat do pana zadzwoniłem. No chwileczkę, ale dlaczego zadzwonił pan akurat do mnie? No bo pan właśnie kupuje rehaki, niestety. Ale kto to panu powiedział? Ja. A skąd pan uszedł w ogóle do głowy, że ja kupuję rehaki? Stąd, że właśnie do pana zadzwoniłem. No to co, na miejscu czy zapadł? Nie, to ja dziękuję, poturne. Wiedziałem, że w końcu dojdziemy do porozumienia, ale w tej sytuacji to ja muszę pana dodatkowo obciążyć kosztami za telefon. No to niby dlaczego? Bo ja dzwonię z automatu. Przecież gdyby nie kupował pan tych rehaków, to nie dzwoniłbym do pana. No nie, prawda? Prawda. Słucham. Czy to jest numer 13? Mniej więcej. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Świetnie, proszę wejść. Gdzie? Do mnie. A gdzie pan jest? Tutaj. To znaczy... W pokoju, do którego pani dzwoni. A, chwileczkę, ale ja nie wiem, do którego pokoju dzwoni. A skąd ja mogę wiedzieć? Przecież to pani dzwoniła do mnie, a nie ja, no. No istotnie. No więc czekam. Nie wiem, do którego pokoju... Proszę! Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie... Przed chwilą dzwoniłam. Widziałem. Jak to? Po prostu mam wideofon. Własnego pomysłu zresztą i własnej roboty. No, słucham. Sam pan zrobił wideofon? Osobiście, to dziecinnie proste. Wystarczy mieć, kochana, głowę na karku. Jeden aparat na oknie i drugi na widoku. Koniec. Nie rozumiem. Po prostu, proszę pani, bierzemy jeden aparat telefoniczny i stawiamy na wolnym oknie, tak? Następnie bierzemy drugi aparat i zakładamy go w miejscu widocznym z tego okna. Proste. No, i teraz jeśli ktoś dzwoni do mnie, widzę go jak żywego. A na tym właśnie polega wideofon, nieprawdaż? No, prawdaż, no, prawda, ale ja myślałam... Źle pani myślała, niestety. Teraz, kochana, do rzeczy. Czytała pani moje ogłoszenie. Oczywiście, nawet mam je przy sobie. Słucham. Aby fachowca zatrudnił od zaraz. No, zgadza się. To jest to właśnie. Wszystko jasne jest? Nie, oczywiście, tylko nie rozumiem tego, aby... Nie, aby to formalność jest. Żeby ogłoszenie wydrukowali na początku, bo wie pani, drukują alfabetycznie. Aha, i to tak. Tak, no. Ale poza tym jeszcze jedna rzecz jest niejasna. Słucham. O jakiego fachowca chodzi? To o dobrego, proszę pani. Aha, tak. A w jakiej dziedzinie? Jakiejkolwiek też. Aha. Tak. A pani, proszę pani... Jestem archeologiem. Aha. Śródlądowym. Aha. Mam dyplom. No, to nie szkodzi. Czasem nawet pomaga. Na przykład nikt nam, proszę pani, nie zarzuci, że za rozrywkę biorą się amatorzy. Za rozrywkę?
No. Czy to znaczy, że ja miałabym pracować w rozrywce? No, w każdym razie ten kierunek, wie pani, ale, ten kierunek. Ale on się nie zgadza z kierunkiem moich studiów. To się nie zgadza. A, i bardzo dobrze. To gwarantuje, proszę pani, świeżość spojrzenia. Nic gorszego jak zrutynizowanie, nic gorszego. Oprócz, proszę pani, amatorszczyzny oczywiście. Proszę pani, no ale pani jest dyplomowanym fachowcem, na szczęście. Ale archeologiem. No, bardzo dobrze, kochana, bardzo dobrze. Potrzeba nam właśnie archeologów. No tak, też. Ale ja mimo wszystko nie wiem, czy ja się nadaję. No, kochana, to ja też nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Załóżmy, proszę pani. Ma pani zapowiedzieć debiut światowej sławy 5-osobowego żeńskiego duetu mieszanego Mary Marie. Po pierwsze, jak duet, to nie 5-osobowy. Dlaczego? Skoro kwintet może być 5-osobowy, to dlaczego duet nie może być 5-osobowy? No co bo? Nie, kochana. Dlaczego nie może być dużych duetów? Dlaczego? Ja duet, kochana, swój widzę ogromny. Teatr, tak. Już to widzę, proszę pani. W ogromnym teatrze wielki, kilkudziesięcioosobowy duet żeński. Mieszany zresztą. Ale to już nie będzie duet, tylko chór. A co to? No. Duet nie może śpiewać chórem? Jak się chce, kochana, to wszystko można niestety. No tak. No więc jeśli można. Tak, chciałabym wiedzieć, na czym miałaby polegać ta moja praca. Ale pani ciekawska. No dobrze. Byłaby pani moim zastępcą do spraw. Aha, tak. A można wiedzieć do jakich? Różnych, kochana. Aha. Krótko mówiąc, byłaby pani moją prawą ręką. A pan? Ja jestem mańkutem, kochana. No tak, to się zdarza. No podobno tak właśnie. Na pewno, mój brat też jest leworęczny. Ale... No, ale ja nie jestem leworęczny, tylko mówię, jestem mańkutem. To samo. Niewykluczone, nie mam pewności, nie byłem nigdy leworęczny, więc nie wiem, czy to jest to samo, a jak czegoś nie wiem, to kochana, nie mówię. Bardzo słusznie. Podobno właśnie. Tak. A wracając do mojej ewentualnej pracy, No co? Mówiłem już, że byłaby pani moim zastępcą do spraw różnych, nierzadko, kochana, bardzo różnych. Tak. To znaczy, że byłaby pani moją prawą ręką. A to ja nie mówiłem nic? No wspominał pan. No to już ma pani pełną jasność no teraz. Tak, oczywiście, tylko jest jeszcze jedna sprawa niejasna. To znaczy, o co tu właściwie chodzi? No właśnie, z ust mi to pani wyjęła, no. Jak to? No tak to. Kochana, rozmawiamy już z 5 minut, a ja wciąż nie mogę się zorientować, do czego, kochana, pani zmierza? Ja? No a kto, ja? Kto do kogo dzwonił? No ja, ale... No proszę, no więc pani dzwoniła do mnie. No tak, ale... No tak, ale nie, proszę pani. Tak się nie robi, niestety. Jeśli się do kogoś dzwoni, jeśli się do kogoś przychodzi, to trzeba jasno powiedzieć, chodzi mi o to i o to, o to i o to, a nie tak jak pani. Wie pan, rzeczywiście zadzwoniłam do pana i przyszłam, ale dlaczego? Aha, no właśnie, pani wybaczy, ale pani powinna to chyba wiedzieć najlepiej. Zadzwoniłam, bo pan dał ogłoszenie, tylko dlatego zadzwoniłam. Aha. No tak. A czy pan myśli, że sama wpadłabym na taki pomysł, żeby dzwonić do pana o to tak sobie, gdyby pan nie dał ogłoszenia? Aha, no tak, ale pani... Ja bym nie zadzwoniła sama, nigdy, gdyby nie pan... Aha, i tego się obawiałem niestety właśnie. Jak to? Tak to, proszę pani, obawiałem się, że pani nie ma żadnej inicjatywy i rzeczywiście, że nic pani nie zrobi beze mnie. Wszystko będę musiał, kochana, zrobić sam. A po co mi taki pracownik? Ależ, nie, proszę pani, bardzo mi przykro, ale sama pani rozumie, że nie mogę pracować z kimś, kto nie ma nawet na tyle prywatnej inicjatywy, żeby do mnie zadzwonić. Ale przecież ja zadzwoniłam! Wiem, ale dlaczego? Dlaczego pani zadzwoniła? Tylko dlatego, że dałem ogłoszenie. No dobrze, a jeśli za każdym razem, kiedy będę chciał, żeby zadzwonił do mnie mój zastępca, będę musiał dawać ogłoszenie? Nie. Przykro mi bardzo, dziękuję pani bardzo. Następny proszę.